zdarzeniem, które nas dzisiaj tak licznie gromadzi, jest nie tylko uroczystość odpustowa naszej parafii z racji wspomnienia świętego Mikołaja, patrona kolegiaty, ale nade wszystko odrzęd instalacji reaktywowanej kapituły kolegiackiej wolborskiej, która istniała w Wolborzu od 1544 roku do jej kasaty w 1819 roku. Parafia Wolborz regowana była już w XII wieku. Dogodne położenie Wolborza sprawiło, że wielu biskupów włocławskich tu obrało sobie miejsce stałej rezydencji, chociaż pod względem kościelnym do 1764 roku Wolborz należał do archidiecezji gnieźnieńskiej. Z pewnością pragnieniem biskupów mieszkających w Wolborzu było dodanie splendoru kościołowi wolborskiemu. Czyniąc zadość tym oczekiwaniom, w 1538 roku arcybiskup Jan Latalski wyniósł ten kościół do rangi prepozytury, zaś jego następca, biskup Piotr Gawra, w 1544 roku do godności kolegiaty, elegując jednocześnie przy niej kapitułę kolegiacką. Po zmianie granic diecezji w 1818 roku, już rok później zostały w następstwie decyzji władz carskich zniesione kapituły kolegiackie, między innymi w Wolborzu. Dzięki łaskawości naszego arcypasterza, metropolity, Kościół Wolborski odzyskał godność kolegiaty w dniu 6 lipca 2008 roku. Natomiast w dniu 26 czerwca bieżącego roku została przywrócona kapituła kolegiacka wolborska dla upamiętnienia setnej rocznicy umieszczenia w głównym ołtarzu naszej kolegiaty obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, jak również w roku jej peregrynacji naszej archidiecezji i parafii Wolborz. Serdecznie witam księdza arcybiskupa Marzysława Ziemka, metropolitę łódzkiego, pasterza naszej archidiecezji, wraz z księżmi biskupami pomocniczymi, Adamem Lewą i Irenem Czerwęcharskim. Witam członków kapituły arcykatarza najwyższego seminarium duchownego w Łodzi wraz z asystą klerycką. Witam pracowników kurii metropolitalnej, dziekanów naszej archidiecezji, kapłanów diecezjalnych i zakonnych z naszej archidiecezji i spoza jej granic, przedstawicieli Radia Niepokalanów, witam braci zakonnych i siostry zakonne. Cenię sobie bardzo obecność przedstawicieli obecnych i byłych władz samorządowych. Witam starostę Piotrkowskiego, prezydenta Piotrkowa Tybunalskiego, panią wójt wraz z radnymi gminy Wolborz, komendanta komisariatu policji w Wolborzu. Wiecznym sercem i serdecznym powitaniem obejmuję członków kapituły kolegiackiej wolborskiej, kur, asystę parafialną, grupy modlitewne, liturgiczną służbę ołtarza oraz wszystkich zgromadzonych wiernych, dzieci, młodzież, dorosłych, ludzi chorych i niepełnosprawnych. Serdecznie witam wszystkich gości i sympatyków naszej parafii przybyłych na dzisiejszą uroczystość, a nade wszystko witam swoich parafian, swoich wybranych do grona kapituły kolegiackiej wolborskiej o dokonanie instalacji, jak również prosimy o sprawowanie tej dziękczynnej Eucharystii w intencji członków kapituły kolegiackiej, całej naszej parafii oraz w intencji wszystkich tutaj zgromadzonych. Arcybiskup metropolita łódzki, dekret. 3 marca 1544 roku arcybiskup gnieźnieński Piotr Gawra nadał kościołowi pod wezwaniem świętego Mikołaja w Wolborzu tytuł kolegiaty i erykował przy nim kapituł. W 1819 roku kapituła kolegiacka przestała istnieć. Mając na uwadze wymienione fakty oraz dla upamiętnienia setnej rocznicy umieszczenia w głównym ołtarzu świątyni
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ustanawiam przy kolegiacie świętego Mikołaja w Wolborzu kapitułę kolegiacką wolborską. W myśl kanonu 505 Kodeksu Prawa Kanonicznego kapituła kolegiacka kierować się będzie własnym statutem sporządzonym zgodnie z prawem i zatwierdzonym przez arcybiskupa metropolitę łódzkiego. Dany w Łodzi 26 czerwca 2010 roku, w 25 roku mojej usługi pasterskiej w Kościele Łódzkim. Podpisał Władysław Ciułek, arcybiskup metropolita łódzki i ksiądz Andrzej Dąbrowski, kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej. Proszę się z arcybiskupa o dokonanie poświęcenia dystynktowi. Czcigodni bracia, Bóg posługuje się znakami, aby okazać nam swoje wielkie miłosierdzie. Także człowiek zwyczajnymi znakami wyraża swoją wdzięczność, okazuje wolę służenia Bogu oraz gotowość do chowania przez całe życie wierności wobec konsekracji wynikającej z Chrztu Świętego. Prośmy Boga, aby pobłogosławił te dystynktoria jako znaki godności kanonika oraz umocnił tychże kapłanach, kanonikach wolborskiej kapituły kolegiackiej łaskę powołania do świętej służby kapłańskiej. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiej świętości, Ty odrodzony z wody i Ducha Świętego, wzywasz do pełni życia chrześcijańskiego, a przez łaskę powołania kapłańskiego umacniasz wybranych ludzi w doskonałej miłości. Spraw, niech obecni tu kapłani, którzy z wiarą przyjmują godność kanonika, upodabniają się coraz bardziej do Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana i króla wszechświata, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Drodzy bracia, przyjmijcie to dystynktorium jako znak godności kanonika i przynależności do wolborskiej kapituły kolegiackiej. Ku chwale Trójcy Przenajświętszej i dla dobra Kościoła, za przyczyną Bożej Rodzicielki Marii, starajcie się nieustannie przyoblekać Chrystusa i ukazywać przynależność do Niego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Ksiądz arcybiskup nakłada dystynktoria na Grzegorz Gogol, prepozyt kapituły kolegiackiej w Polsce. Ksiądz kanonik Włodzimierz Konopczyński. Ksiądz kanonik Zdzisław Panu.
ksiądz kanonik Piotr Miller. Ksiądz kanonik Jacek Ambroszczyk. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś, gdzie dwóch albo trzech zbierze Cię w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Oto my zgromadziliśmy się w Twoje imię dla obrony czci Twego imienia i świętego Kościoła oraz pomnożenia braterskiej miłości. Ty jesteś sprawcą dobrych czynów w nas. Ty pobudzasz umysły ludzi i wspierasz ich działania. Oddal od nas, łaskawie, miłosierny Boże, wszelkie przeciwności, abyśmy ciesząc się zdrowiem duszy i ciała, w wolności ducha wypełniali to, co winniśmy wobec Ciebie i Kościoła, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkich.